jest to uchwalenie miejscowego planu terytoria przestrzennego obszaru Park Zakrzówek. Projekt prezydenta miasta Krakowa, numer 922, pierwsze czytanie. Referuje pani Bożena Kaczmarska, witka, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydent, chciałam zaprezentować państwu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego parku Zakrzówek. Jest to plan, projekt planu sporządzany. Bardzo proszę państwa radnych o zachowanie powagi i nie przeszkadzanie w prowadzeniu obrad, jeżeli ktoś z państwa radnych chciałby, że za tydzień na zewnątrz, a nie w sali obrad. Za chwilę zaproszę do świnki, a mam już parę osób chętnych, widzę. Jest to projekt planu opracowywany przez Biuro Planowania Przestrzennego. Głównym projektantem jest pani Ewa Gruszczyńska i pan Tomasz Obrowicz. Obszar objęty planem to obszar pomiędzy ulicami Byłą, Salesjańską, Norymberską, Jędrowską, Wojskową oraz terenami Parku Stałego Karolowskiego. Wszystko to w dzielnicy 8 i Tęgni. Powierzchnia planu to 40, prawie 9 hektarów. Wstąpienie do planu nastąpiło w związku z podjęciem uchwały przez Radę Miasta Krakowa 3 listopada 2010 roku, a celem było stworzenie warunków przestrzennych dla prawidłowego funkcjonowania obszaru, wykorzystanie tego rejonu na cele publiczne, rekreacyjne, wypoczynkowe, sportowe przy uwzględnieniu wartości przyrodniczych, jakie tam występują. Projekt plan przeszedł procedurę określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia. Wyłożenie odbyło się między 18 czerwca a 16 lipca 2012 roku. Wpłynęło, po wyłożeniu wniesiono 6 uwag i jedno pismo popierające ustalenia planu. W tym przypadku też projektanci są do państwa dyspozycji. Chętnie udzielą odpowiedzi na pytania. Dziękuję. Dziękuję za wprowadzenie. W tej kwestii pozytywną opinię wyraziła Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Prezentacja stanowisków radnych? Nie widzę. Zatem otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Włodzimierz Pietrus, zapraszam. Przewodniczący, Panie Przewodniczący, ja powtarzające się pytania z komisji, ale chciałem jeszcze do protokołu usłyszeć na odpowiedzi następujące. Paragraf 6. Przy końcu jest zakaz lokalizacji urządzeń związanych z promowaniem obiektów pływających i w następnym punkcie jest to lokalizacja basenów pływających i chciałbym tutaj o wyjaśnienie, jak basen pływający będzie bez urządzeń umożliwiających sumowanie funkcjonował. To pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy zapisu o możliwej zabudowie w terenie US1. Gdzie jest zapis nakaz komponowania bryły budynku dopuszczalnego w terenie US1 w ukształtowanie ścian skalnych? Na czym to będzie polegało? I w szczególności kolejny punkt mówi możliwość zastosowania szkła, czy nie będzie niebezpieczeństwa dominacji szkła w tym zaproponowanym rozwiązaniu przez ewentualnego realizującego inwestycje. Kolejny punkt, paragraf 16, pytanie o konstrukcje ażurowe, w szczególności kolejny jest opis, że będą dopuszczone zarówno na wierzchowinie, jak i bezpośrednio sąsiedztwie ludzka wody zbiornika. Pytam dlatego, że odpowiedź uzyskałem na komisji, że badają podesty, a podesty są zapisane, więc jaka poza podestami, czy jeszcze coś będzie? Ja rozumiem, że to będzie taka krata ażurowa, czy powiedzmy jakieś metalowe, niepełne jakieś płaszczyzny. Także chciałbym tutaj też usłyszeć to precyzowanie. I jeden punkt ostatni. Na temat ścieżek wspinaczkowych, w tym wykorzystujących naturalne, ale i sztuczne. I mam pytanie o te sztuczne, jaką będą miały wysokość, czy też parametry
żeby nie okazało się, że będą tam jakieś duże obiekty sztucznych ścian. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Biedruszowi. Kto z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie ma, to dopuszczam do głosu osoby spoza rady. Potem będą odpowiedzi wnioskodawców. Na razie dopuszczam do głosu pana Andrzeja Sułkowskiego. Czy jest na sali obrad? Proszę bardzo, zapraszam. Do mównicy. Szanowni Państwo, ten już króciutko do procedury planowania. Obszar Zakrzówka jest obszarem bardzo kontrowersyjnym. Ci spośród Państwa, którzy byli radnymi poprzedniej kadencji, zapewne pamiętają bardzo burzliwe dyskusje, nie tylko pomiędzy radnymi, ale także pomiędzy osobami, które tu uczestniczyły na galerii w trakcie obrad. I dzisiaj, proszę Państwa, nasza reprezentacja, to znaczy osób spośród mieszkańców Krakowa, które chciałby w tym uczestniczyć, jest skromna, ale nie dlatego, że brak nam determinacji, tylko że plan, który dzisiaj jest tutaj przedmiotem rozważań, nie jest tak kontrowersyjny, jak pozostałe obszary Zakrzówka. I przede wszystkim chciałem wyrazić wdzięczność, że ten plan pojawił się, jest przez Państwa już po raz pierwszy, będzie dzisiaj dyskutowany. Ale nasza nadzieja dotyczy przede wszystkim planu kolejnego, mianowicie obejmującego rejon Świętego Jacka Kronowskiego. Ponieważ plan Zakrzówek, park Zakrzówek oraz Zakrzówek Ziemia, który tutaj też jest tutaj pojęty, są planami, które nie wzbudzały od początku tak dużej kontrowersji. Dlaczego? Jest to obszar niewątpliwie bardzo cenny pod względem przede wszystkim krajobrazowym, pod względem przyrody nieożywionym. I ona sama broni się w tym sensie, że uniemożliwia intensywną zabudowę. I w związku z tym tutaj nie zgłaszaliśmy bardzo istotnych uwag. Natomiast te uwagi dotyczą przede wszystkim obszaru pozostałego w rejonie ulicy Świętego Jacka. Tam są najważniejsze dla Zakrzówka bazowe przyrodnicze. I one muszą podlegać ocenie. Dlatego dzisiaj, korzystając z faktu, że kwestia Zakrzówka stanęła została przedstawiona do Rady Państwa, apeluję, aby ten plan jak najszybciej się pojawił. Tym bardziej, że w ciągu kilku spotkań roboczych na temat planu dotyczących Zakrzówka, to wydaje się, że praktycznie jedną od strony plan jest jeszcze ukończony. Dlatego proszę nas dziwić, że wciąż nie trafia, nie został jeszcze wyłożony. Mam nadzieję, że tutaj nie grają roli jakieś względy poza merytoryczne i apelujemy, aby jak najszybciej można było również kompleksowo spojrzeć na sprawy zagospodarowania Zakrzówka. Ten plan dzisiaj procedowany nazywany był od początku planem ochronnym, w przeciwieństwie do tego, na który wciąż oczekujemy, o którym bardzo niebezpiecznie wiele osób mówiło, że jest to plan inwestycyjny. Otóż, proszę Państwa, bardzo proszę, żeby ten plan dzisiejszy, spojrzeć na plan dzisiejszy w kontekście otoczenia, czyli właśnie rejonu Świętego Jacka Kronowskiego. Jeżeli nie będziemy tak widzieć całościowo tej kwestii, to może się okazać, że plan, który dzisiaj Państwo mam nadzieję takiej czy zbliżonej formie zaakceptują, zapewni piękny obszar skał i zbiornika odlego, ale otoczony czymś, co będzie całkowicie zaprzeczać charakterowi tego całego terenu, który należy integracyjnie rozważyć. Tak samo korzystając niewiele z takich okazji, żeby to Państwu zabrać głos, chciałbym prosić, aby w przyszłości, kiedy będzie debata nad studium do gospodarowania warunkowej i rozwoju kierunku rozwoju Krakowa, pamiętali Państwo o specyficznym charakterze Zakrzówka, tej perełce przyrodniczej, krajobrazowej, ale także w pewnym sensie historycznej, której nie powinniśmy zniszczyć, ponieważ studium może wprowadzić zapisy, które będą pozwalały na zmianę planów, które Państwo wcześniej ustalili. A więc znów prośba o kompleksową ochronę tego obszaru. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. I jeszcze jedno zgłoszenie. Pani Jolanta Kapica, Inicjatywa Obywatelska, Zielony Zakrzówek. Bardzo proszę, zapraszam panią do mównicy. Organizacji, które z determinacją od dłuższego czasu walczą o to,
został zachowany w stanie zielonym. I tak jak mi przedmówca tutaj powiedział, uważamy, że to, co tutaj się dzieje, jest to naprawdę krok do przodu i krok w dobrą stronę i że plany, które tutaj dzisiaj są procedowane, a mianowicie plan Park Zakrzówek oraz Zakrzówek Zielna, który będzie następny kolejnym punktem dzisiejszej dyskusji, to są plany, które zostały opracowane szybko, sprawnie i w odpowiedni sposób. Trzeba tu od razu też powiedzieć, że plan Park Zakrzówek może nie jest planem doskonałym z tego powodu, że dwa obiekty gastronomiczne, które tam się mają pojawić, które US1 i US2, to w naszym przekonaniu będą jeszcze za duże obiekty, które tam mogą powstać. Ponadto jeszcze chciałam powiedzieć, że też brak kompleksowego projektu zagospodarowania na tych terenach US1 i US2 może wywołać taką sytuację, z jaką mieliśmy do czynienia nad Wisłą, gdzie miało powstać kąpielisko ogólnodostępne z zapleczem, a tak naprawdę została restauracja z takim groteskowym trochę basenem w Gałce, który nie bardzo wykorzystywany. Więc nie chcielibyśmy, żeby to miało miejsce, ale uważamy, że tak jak powiedziałam wstępnie, oba plany idą w dobrą stronę i są takie plany, o które chodzi. Liczymy na to, że plan Rejonu Świętego Jacka Twardowskiego będzie również planem w podobnym duchu. Chcemy wierzyć, że te ustępstwa, które mają miejsce w planie Park Zakrzówek, właśnie dotyczą właścicieli gruntów, oni będą mogli sobie tam wybudować obiekty gastronomiczne, spore i że to będzie wpływało jakby w sposób rekompensujący na to, co będzie się działo w planie Rejonu Świętego Jacka Twardowskiego. Na to liczymy i uważamy, że po prostu i mamy taką nadzieję, że Państwo procedując te następne plany będziecie to wszystko brali pod uwagę i że procedura tego kolejnego planu Rejonu Świętego Jacka Twardowskiego nabierze tempa, jak mi przedmówca powiedział, to już trochę trwa. Liczymy na to, że nabierze to przyspieszenie. Także bardzo się cieszę, że to wszystko za sprawą Biura Planowania Przestrzennego przyspieszyło, że idzie w dobrą stronę. No i liczymy, że kolejne przedsięwzięcia będą też zgodne z oczekiwaniami społecznymi. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny, czy już stawę zapraszam. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja chciałbym zapewnić pana prezesa i panią kaplicę, że oczywiście Rada Miasta będzie głosowała panem miejscowa w zgodzie ze studium. Te pany miejscowa zapewne zyskają akceptację i zgodę Rady Miasta, dlatego są zgodne ze studium. Tak samo jak będzie w przypadku planów miejscowych dla Świętego Jacka i Salezjańskiej, jak i dla okolic Parku Modernickiego. Te elementy, które są w zgodzie ze studium, powinny zostać popierane przez miasta. Każde inne zmiany, propozycje powinny zostać odrzucane. Jeżeli chodzi o obiekty gastronomiczne w obszarach US, to myśmy oczekiwali do Biura Planowania, żeby skumulować propozycje kilku punktów po 30-40 metrów kwadratowych w jeden budynek, żeby mogła powstać normalna restauracja, jakiś obiekt gastronomiczny z prawdziwego zdarzenia, a nie budki kebabowe, bo ja z pani powiedział, że mamy dużo na kebaby sprzedawane. Na 20-30 metrowych powierzchni jest tutaj kebaby, frytki i hot dogi, a nie prowadzi się restauracji. Właśnie to, bo my proponujemy wprowadzić jakiś ład w tym terenie, żeby powstał jeden budynek, który ma nawiązywać do terenu. To, co pytał pan radny Piecuz, ma być komponowany w tą przestrzeń po to, żeby ją nie ingerował, a jednocześnie zapewniał to samą obsługę dla tych, którzy mają korzystać z tego terenu. Jeżeli tam chce budynek kebabowy, to my się na to nie zgodzimy. Nie będzie tam 20-30 metrowych punktów gastronomicznych, które skończą się tym, żeby nam się wydawało kostiumy kąpielowe i kebaby sprzedawały. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Stawowiaku. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Jeśli nie, to zapraszam wnioskodawcę o ustosunkowanie się do pytań zadanych wcześniej przez pana radnego Pietrusa. Jeśli można, to pewna część pytań, a część poproszę projektanta. Ja chodzi jeszcze, odniosę się do tych obiektów związanych z na terenach oznaczonych symbolem US1 i US2. To mieliśmy też takie stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, aby to powstały nie więcej niż dwa obiekty i w związku z tym, żeśmy się do tego dostosowali. Aby to były zaprojektowane
kompleksowo i właśnie tak jak Pan przed chwilą Przewodniczący powiedział, nie było to wiele obiektów usytuowanych w pewnym nieładzie. Natomiast może zacznę od końca, dotyczące pytanie było dotyczące ograniczeń powierzchni szklanych w elewacjach dopuszczonych w budynkach. Nie wprowadzamy takich ograniczeń, dlatego że Pan Miejscowy nie określa procentowego udziału powierzchni szklanych w elewacjach budynku i szkło nawet w tym przypadku może stanowić element dominujący. To już zależy od projektanta, od jego wizji. Jak chodzi o urządzenia związane z cumowaniem obiektów pływających, to wymóg cumowania do nabrzeża mają jedynie jednostki pływające. Urządzenia takie jak baseny pływające nie mogą być realizowane, znaczy mogą być realizowane bez użycia tak zwanych fali cumowniczych. Zapis dotyczący nakaz komponowania byłych budynków w urządzeniach ścian skalnych oznacza, iż poza ograniczeniami wynikającymi ze wskaźników zabudowy należy tak kształtować formę tego budynku, by wpisywała się ona w skarpę ograniczoną nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, które są pokazane na rysunku planu. Bardzo proszę teraz o projektanta, aby odpowiedział na pozostałe pytania. Zapraszam w takim razie jeszcze w imieniu wnioskodawców pana projektanta i proszę się przedstawić do protokołu. Bardzo uprzejmie proszę. Dzień dobry Państwu. Bartosz Tomasz, jestem jednym z projektantów. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Szanowni Państwo. Były jeszcze dwa pytania. Jedno dotyczyło konstrukcji ażurowych, które są dopuszczone w dwóch obszarach na rysunku planu oznaczonych strefą. Chodzi tutaj o elementy zarówno zabezpieczające, poprawiające bezpieczeństwo w tych punktach, gdzie tak naprawdę są zlokalizowane w tej chwili naturalne punkty drogowe. Te konstrukcje ażurowe mogą być w postaci pomostów, mogą to być jedynie barierki. Grunt, że mają być ażurowe, mają być elementy ażurowe. Jako obiekty małej architektury mają katalog materiałów, z których mogą zostać one wykonane. Natomiast jeśli chodzi o sztuczne ścianki wspinaczkowe, w ustaleniach planu mamy dopuszczenie takich ścianek, przy czym pełny zapis mówi o ściankach wspinaczkowych do tak zwanego bunderingu. Jest to forma sportu wspinaczkowego na małych formach, bez zabezpieczeń i asekuracji. To są obiekty do kilku metrów wysokości, nie wyższe, bo na tym polega ta dziedzina wspinaczki. Natomiast dodatkowo jest w tym punkcie również zapisane, że jest zakaz lokalizacji ścianek jako form wolnostojących, czyli te elementy, które będą sztucznymi elementami wprowadzonymi, one jednak mają być dopasowane i dokomponowane do elementów naturalnych ścianek. Dziękuję. Dziękuję za te wyjaśnienia. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwszanie projektu i zgodnie z paragrafem 36.3 miasta Krakowa określam ten wyborny poprawek na dzień 2 października 2012 godzina 15 i ostateczny poprawek na dzień 4 października godzina 15.